Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku testujemy oto tego szampana Timo X. Oh. Pięknie. Bezproblemowo. Poszło bezproblemowo. Dobra, dawać mi tu kielichy. Dawaj, nalewa mi cały. Co, jestem Paweł? No jak bustosze musisz, ja ci pokażę jak to się robi. Konsystencja. A pięknie, szampan jak szampan, zapach. Jak piccolo. Bardzo dobry. Czy ty już się napiłeś? Nie! Yeah. Dobra, 3, 4. To zwykłe te piccolo. Piccolo o smaku kiwi. Albo jabłka? Nie wiem. Zwykłe jest lepsze, takie tradycyjne piccolo jest lepsze. Lepiej smakuje. Opakowanie. Mona Lisa. Pilota mamy. Tutaj mamy Natsu aka Pilot, a tu mamy, to była Patrycja chyba, nie? No ogólnie bezalkoholowy napój, gazowany. Bezalkoholowy. Brzoskwini. Brzoskwini? Mi to smakuje jak kiwi. Tutaj nie czuć kiwi, to jest brzoskwini, w ogóle. Ja to oceniam. Tutaj za Natsu musi być wysoko 7 na 10. 2 na 10. Tylko lepsze jest. To mam zadychasz. Jednak ma trochę cena duża. Jeszcze można przypłukanie kubków smakowych, jeszcze raz. Alkohol czy nie czuć? Alkoholicy. Nie, nie, czuć alkoholu. Czuć alkohol mocno. Jak kobiety tak robią, tak? Nie wiele tylko. Dobra, kurwa. I już są pijane. Krzychu, na raz weź. No nie, żebym nie pił. Łyczkami. Co, warto kupić ten szampan czy nie? Nie. Nie. Bardziej opłaca kupić się zwykłe piccolo. Albo zwykłe piwo. Nie, bo piwo bardzo lepiej. Kopić, wiesz o tym. Borki jakiś, nie wiem, bo było najtańsze. Nie tracicie pieniędzy na to coś. No, nie opłaca się strasznie. Ale smak brzoskwini w ogóle nie ma. Natsu, kocham cię, Natsu. I tu. No to co, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie kupujcie tego czegoś, lepsze jest zwykłe piccolo albo tradycyjne piwo. Znaczy, byście mogli kupić, ale tylko dla tych zdjęć, nie? A to wszystko. Te zdjęcia wędrują do mnie po nagraniu. No to co, trzymajcie się, Nora.